wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Myślę, że jeszcze wiele rzeczy nas zaskoczy dzisiaj. Natomiast zapytałem księdza biskupa, czy nie będzie przeszkadzało, jak ojciec będzie miał tłumacza, więc a biskup mówi jak najbardziej, więc Piotra, pana Piotra wzywam tutaj, żeby głosił słowo dzisiaj dla ojca. Bo miało być odwrotnie, ja chciałem mówić po angielsku, ale wtedy... Z wami gorzej wtedy. Przynajmniej ojciec by rozumiał. Mam nadzieję. Przywilejni księża, znaczy z ojcem Johnem, drogie osoby konsekrowane siostry, tutaj siostrą Tomaszą, którą za słabo zaznaczyłem na początku, przecież ona z ojcem się przedostaje w różne miejsca. I polubiła naszą diecezję, także często tutaj jest. Bardzo się cieszymy, że nie odmawia tutaj nam przyjazdu do naszej diecezji z ojcem Johnem i wspiera ojca Johna też. Bardzo dziękuję serdecznie.
Witam was wszystkich, siostry i bracia. My kończymy rekolekcję, ale nie kończy się czas wyciszenia, nie kończy się czas otwarcia na łaskę Bożą, bo rekolekcje to jest wprowadzenie w nowe życie. Właściwie rekolekcje, które się kończą, to zaznaczają, że zaczyna się coś nowego w naszym życiu, że wchodzimy teraz w ten czas, który tu przeżywaliście. Ja sobie zapisałem temat rekolekcji, jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie dla żyjących w bojaźni Bożej. Temat wam znany, na pewno tutaj te treści były omawiane. Ja do tego jeszcze chwilę może sięgnę, dotknę tego tematu, bo w takich dwóch odsłonach. Pierwszy to wiadomo, dzisiaj Słowo Boże nas prowadzi i wsłuchujemy się w to Słowo. Chcemy to Słowo usłyszeć, przyjąć to Słowo, żyć tym Słowem i głosić to Słowo tam, gdzie pójdziemy. Z dumą właśnie jako chrześcijanie, że naszym Panem i Mistrzem jest Jezus Chrystus, który daje nam dobrą nowinę, a tą dobrą nowiną On sam jest. I na początku mamy piękne pocieszenie od Boga, który mówi, że daje nam polecenia, ale to polecenie, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Więc jeśli czytamy w Ewangelii fundament, według czego mamy postępować, czym się kierować, to jest ta droga. Na tym fundamencie budujemy wszelkie decyzje. Będziesz miłował Pana Boga swego, całego swego serca, całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Innych jakichś wskazań lepszych nie otrzymamy. I potwierdzenie mamy już w pierwszym czytaniu, że to polecenie, które Pan Bóg daje, nie przekracza naszych możliwości, jest w naszym zasięgu, a więc jest do zrealizowania mimo różnych potknięć, trudności, zniechęcenia. To jest w naszym zasięgu i to jest pocieszenie, to jest ta nadzieja, że jeśli nam nie wychodzi, to nie znaczy, że się nie da, tylko po prostu jest, trzeba skonfrontować swoje serce, jak rzeczywiście jest otwarte na Pana Boga, jak jest otwarte na bliźniego. I chciałbym teraz was przeprowadzić trochę w inną scenerię z tej sali. Przejdźmy do scenerii, która została opisana w Ewangelii. Najpierw trzeba, żeby zrozumieć całe dzisiaj, całą przypowieść Pana Jezusa, trzeba wejść w geografię trochę tam Palestyny. Jerozolima położona jest 160 metrów powyżej poziomu morza, natomiast Jerycho, który jest nad Morzem Martwym, jest położone 80 metrów poniżej poziomu morza. Więc w tej przestrzeni z Jerozolimy do Jerycha, w tej przestrzeni 30 kilometrów, droga z Jerozolimy spada ponad 200 metrów, więc to jest tak ukształtowana. To jest bardzo ważne, ponieważ przy tej drodze jeszcze są różne skały, jest ona kręta, jakieś nagle pojawiają się zarośla, jest dosyć drogą trudną, taką krętą, ale też otoczoną właśnie skałami, lasami, różnymi krzakami. Są te załomy na tej trasie i dlatego jest też nazwana drogą czerwoną i krwawą. Dlatego, że stwarza dobre możliwości do rabowania wędrowców, napadania na wędrowców, rabowania ich. I dlatego ta trasa, proszę sobie wyobrazić, jak ona wygląda i teraz mam ruszyć na tę drogę sam. No, jeśli będę roztropny, a mam jakiś towar przy sobie cenny, no to wtedy będę musiał myśleć, że no nie za bardzo, bo to jest droga, której łatwo zostanę napadnięty i obrabowany. Więc wtedy muszę podjąć jakąś rozsądną decyzję. I przejdźmy teraz do postaci, które są tutaj zaznaczone. Pierwszy to jest ten człowiek, który schodził z Jerozolimy do Jerycha, więc ten napadnięty wpada w ręce zbójców. Można powiedzieć tutaj w osądzie takim ludzkim, że sam sobie na to zasłużył. Sam się tego upraszał, bo sam się wybrał w tę drogę, miał cenny towar i po prostu naraził się świadomie na to, że ktoś go napadł. A więc możemy powiedzieć tak z osądu ludzkiego, że no, skoro tak chciałeś, to masz.
Ale za chwilę mamy inne postacie. Jest kapłan, który spieszy się. No właśnie, to jest takie ciekawe zjawisko, że kapłani się spieszą ciągle do posługi. I ten kapłan też się spieszył do posługi, do świątyni, bo no właśnie, świątynia i liturgia była dla niego najważniejsza i chciał zdążyć, bo miała być zmiana w świątyni posługi. I dlatego zobaczył oczywiście tego pobitego, ale też sobie dorobił pewną ideologię. Być może on już nie żyje, a jeśli nie żyje, to jak go się dotknę, umarłego, to teraz 7 dni muszę czekać na oczyszczenie. Więc niestety w tym momencie mam komplikacje w posłudze, ponieważ nie dam zmiany następnemu kapłanowi. I dlatego tak się wybronił świątynią i liturgią, że jak się dotknę, no to wszystko się zmieni, skomplikuje, więc nie będę komplikował sprawy. I świątynia, liturgia wzięła górę nad pomocą bliźniemu. Lewita, który przechodził, znał też pewne zasady, że ktoś, kto tam leży, to może być jakoś podłożony. No właśnie, prowokator. I przyjdę do niego, pochylę się, to ktoś mnie z tyłu napadnie, więc bezpieczeństwo moje ważniejsze niż tutaj narażać się na jakieś straty materialne czy fizyczne. I przychodzi Samarytanin. Tu trzeba sobie jakoś uświadomić kontekst polityczny, że Samarytanie byli nielubiani przez Żydów, to byli wrogowie też polityczni, byli pogardzani przez Żydów. I ten Samarytanin, który z podróży, zauważa bliźniego i właściwie mamy gotową odpowiedź, jak trzeba się zachować. Więc po prostu ją tylko odczytać, nauczyć się i potem przeprowadzić do serca. I będzie wszystko już grało. Znaczy, nie trzeba będzie już następne rekolekcje przyjeżdżać. Więc słuchajmy się, nauczmy się i módlmy się w tej Eucharystii, żeby to przeszło do serca. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, no właśnie, mieć oczy otwarte, zobaczyć, zauważyć. Więc pewien poziom wrażliwości, wrażliwość serca. Skąd ją brać? No właśnie tutaj mamy odpowiedź na tych rekolekcjach, na pewno otrzymaliśmy. Wzruszył się głęboko, a więc jest jakieś poruszenie serca. Znowu ta wrażliwość nie tylko oczami, reakcja nie tylko oczami, ale reakcja sercem. Poruszył, czyli jakieś no, coś, co widzę i czuję w sercu, że trzeba coś z tym zrobić, trzeba pomóc, nie można przejść obojętnie. Podszedł do niego, no właśnie, czyli już dalej jest to, co się dokonało w umyśle i w sercu, teraz wymaga pewnej dynamiki, pewnego działania, więc podszedł do niego i teraz nie tylko podszedł i popatrzył, jaki jest stan fizyczny, zdrowotny tego człowieka, ale jeszcze opatrzył mu rany, a więc konkretnie zadziałał, czyli miał jakieś wyczucie, co w tym momencie można ze swojej strony uczynić, żeby ulżyć w tym bólu. Zalał te rany oliwą i winem, a potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Dosyć długi fragment. Trudno może od razu się na pamięć nauczyć, trzeba więc będzie sięgać i modlić się rzeczywiście, żeby to, ten program, który wyżej został wymieniony, będziesz miłował Pana Boga swego, całego swego serca, całej duszy, ze wszystkich swoich sił i bliźniego swego, przeszedł do naszego serca, by był programem, który będziemy realizowali. Nic człowieka tak nie boli, jak obojętność, bo ten leżący tam, poobijany, cierpiący, czuł rzeczywiście ból ciała. Na pewno odczuwał wszystkie dolegliwości w związku z pobiciem. Ale bardziej go bolało, kiedy przechodzili ludzie obojętnie i nie udzielili pomocy. To jest większy ból człowieka. Ciało tak nie boli, jak boli serce, kiedy
jest ktoś wobec nas obojętny, niezainteresowany, albo nas lekceważy, albo kiedy rzeczywiście potrzebujemy jakiegoś pocieszenia, umocnienia czy konkretnej pomocy i tego nie znajdujemy. Damy sobie radę, jakoś przetrzymamy to wszystko. Człowiek jest silny, natomiast ból serca zostanie na obojętność ludzką. I może tu jeszcze sięgnę do takiej analizy, bo Ewangelia jest dobrą nowiną o Bogu. Nie jest jakimś programem moralnym, jakąś tylko właśnie etyką, jak mamy postępować. I dlatego trzeba zobaczyć w tym fragmencie nie tylko zasady postępowania, ale zobaczyć tutaj dobrą nowinę o Bogu, który nie omija nikogo. O Bogu, który okazuje miłosierdzie potrzebującemu. Jak czytałem tę Ewangelię, to patrzyłem, jaki ja tu jestem, kim ja tu jestem w tej scenie. Oczywiście jestem Samarytaninem dobrym. Nie chciałem być nawet kapłanem w tym momencie. Tylko... Tak, ksiądz Rafał tutaj chce mnie wyłączyć z kościoła. Nie będzie to takie proste. Teraz jestem osobą oboszczoną troszkę różnymi przepisami. Ale no właśnie, bo próbujmy się skonfrontować też, bo no Ewangelia, słowo zawsze nas zaprasza do konfrontacji, żeby się przejrzeć, żeby odczytać właśnie tą dobrą nowinę o Bogu, kim On dla mnie jest, ale odczytać też siebie, kim ja jestem. I ten fragment oczywiście staje się takim lustrem, żeby siebie zobaczyć. Na pewno nie chcemy być tutaj w tym momencie lewitą czy kapłanem, bo no mówimy przecież, nie chcę być obojętny. A jak się zderzymy właśnie z sytuacji konkretnie, trzeba zobaczyć człowieka potrzebującego, to może już być inaczej. Ale no właśnie, niech życie weryfikuje. Natomiast konfrontacja jest potrzebna, żebym się zmierzył z tym, czy jestem w stanie być tym Samarytaninem. Ale ja bardziej bym chciał, żebyśmy zobaczyli siebie jeszcze w innej sytuacji. Zobaczyć w sobie potrzebującego. Nawet jeśli nie jesteś dziś pobity czy chory, to z pewnością są rzeczy, osoby, uczucia, których potrzebujesz. I to, co słyszymy też w innym miejscu w Piśmie Świętym. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. I dlatego być potrzebującym. Jeśli jestem potrzebującym, to otwieram się na pomoc. No właśnie, jeśli jestem wierzący, otwieram się na Boga, który wszystko może, który jest Panem świata i tak wierzę, tak staję przed Bogiem i dlatego nie boję się do Niego przyjść, bo odkrywam, że jestem Jego dzieckiem i zwracam się, tak jak dziecko, w prostocie serca, ze wszystkim. Dzieci mają wszystko, mówiła święta Teresa od Dzieciątka Jezus, bo zwracała się do Pana Jezusa i mówi, w Nim mają wszystko. Ale potrzebuje też drugiego człowieka. Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Nie żyjemy dla siebie. Żyjemy dla innych. To jest ta dynamika życia. Fundamentem tego życia dla innych jest oczywiście miłość ewangeliczna. To, co żeśmy słyszeli dzisiaj znowu, wracamy do tego fundamentu, do tego prawa. Miłości Boga i miłości bliźniego. Czego dzisiaj też potrzebuje? Nie ma czegoś takiego, że człowiek nic nie potrzebuje, niczego nie potrzebuje. Potrzebujemy ciągle Pana Boga, potrzebujemy drugiego człowieka. I tu jest sytuacja ważna dla nas. Jaki jest problem człowieka, który nie jest, jest zablokowany na to, żeby skorzystać z daru miłosierdzia Bożego? No to jest problem, że ja właściwie grzechu nie popełniam. Jestem w porządku, jestem okej. Okay. A jestem okej, okay, no to no właśnie. I to jest ta droga, którą przeżywamy. Albo szukam usprawiedliwienia w Jezusie, bo potrzebuję nade wszystko zawsze przebaczenia, albo idę drogą samousprawiedliwienia, bo człowiek nie jest w stanie jechać na dwóch torach. Musi wskoczyć na jeden. I teraz jeśli odkrywam, że coś źle robię,
No właśnie, nie jestem tym dobrym Samarytaninem. Nie wypełniam tego fundamentu, nie żyję tym fundamentem miłości Boga i bliźniego, to albo wchodzę i szukam tego usprawiedliwienia w Bogu, który jest miłością miłosierną, albo sam się usprawiedliwiam, bo przecież nawet jak będę źle robił i tego nie zmienię, to co będę mówił? Jestem okej, okay, muszę znaleźć jakieś usprawiedliwienie. Zrobiłem źle, ponieważ wiatry źle wiały. Dzisiaj się zachmurzyło, dlatego źle postąpiłem. I zawsze gdzieś będzie trzeba znaleźć jakieś okoliczności łagodzące. A co mówi nam papież Franciszek? Pozwolę sobie tutaj na dwa cytaty, którymi zakończę. To będzie jakieś zamknięcie tego tematu miłosierdzia, którym żeście żyli. W każdym razie ta Ewangelia, która dzisiaj jest, skończmy ją takim, no właśnie, otwarciem na Boga, aby uwierzyć, że Bóg dziś przychodzi i przechodzi pośród nas, bo jest nami zainteresowany. Nigdy się od nas nie odwraca. Przechodzi w tej chwili. Widzi każdego z nas imiennie, po imieniu. Rozpoznaje nas po imieniu. Każdego z nas indywidualnie. Widzi każdego z nas w sposób niepowtarzalny. Jedyny, nikogo innego tak nie widzi, jak dzisiaj, tu, w tej chwili widzi mnie jako swoje dziecko umiłowane. Widzi moje rany. Opatruje je. Bóg, który jest miłosierny. Bóg, który robi tak zawsze, gdy cię widzi. Nigdy nie zostawia cię samemu sobie. Tak można byłoby podsumować tę Ewangelię dzisiaj. Natomiast jeszcze do miłosierdzia. Fragment z książki, no właśnie tutaj jest odpowiedź. Miłosierdzie to imię Boga. Tak napisał w wywiadzie papież Franciszek. I pozwolę sobie na cytat. W życiu każdego mężczyzny i każdej kobiety nie jest jednak tak ważne to, by nigdy nie upaść w czasie drogi. No właśnie. Więc nie jesteśmy tutaj supermenami, batmanami, którzy sobie radzą, aniołami, którzy... Pięknie. Tak, no, nieraz mówią batmani, ale w innych okolicznościach. Nie dlatego, że nie upadamy, a może właśnie dlatego, że nie upadamy. Pamiętam, że raz miałem trudno udowodnić dzieciom na rekolekcjach, że jestem grzesznikiem. Absolutnie zaprzeczyły temu. Wyszedłem uniesiony z tych rekolekcji, bo to prowadziłem te rekolekcje i poczułem się przez moment niepokalanie poczęty, uniesiony. Dzięki dzieciom. Rzeczywistość jednak pomogła mi później wrócić do normy. I właśnie, nie jest to też tak ważne, żeby nie upaść w drodze, bo niestety upadamy. Ważne, żeby upaść na drodze, a nie gdzieś na obrzeżu, gdzieś w krzakach, gdzieś tam w zaroślach, gdzieś całkiem na obrzeżu, tylko na drodze, bo idziemy na drodze. Trzymać się drogi, a drogą, prawdą i życiem jest Jezus Chrystus i na tej drodze upadamy. I trzeba mieć tego świadomość, pokornie to uznać też. No właśnie, i co dalej, papież? Ważne jest to, by zawsze się podnosić. Nie pozostawać na ziemi, wylizując rany. Pan miłosierdzia zawsze mi przebacza. Oferuje mi więc zawsze możliwość zaczęcia na nowo. Kocha mnie za to, kim jestem. Chce mnie podnieść. Wyciąga do mnie swoją dłoń. Takie jest również zadanie Kościoła. Uzmysłowić ludziom, że nie ma takich sytuacji, z których nie można się podnieść. Że dopóki żyjemy, zawsze można zacząć na nowo, jeśli tylko pozwolimy, by Jezus nas przytulił i przebaczył nam. I świadectwo, którym chcę już zakończyć, które tutaj papież zapisuje. Z czasów, kiedy byłem rektorem jezuickiego kolegium głównego i proboszczem w Argentynie, pamiętam pewną matkę, która mając małe dzieci, została porzucona przez męża.
nie miała stałego zatrudnienia, tylko przez kilka miesięcy w roku znajdowała prace dorywcze. Kiedy nie miała pracy, by wyżywić swoje dzieci, zarabiała jako prostytutka. Była pokorna, przychodziła do parafii, próbowaliśmy jej pomóc poprzez Caritas. Pamiętam, że pewnego dnia, był to okres świąt Bożego Narodzenia, przyszła do kolegium z dziećmi i zapytała o mnie. Zawołano mnie i przyszedłem, żeby ją przyjąć. Przyszła, by mi podziękować. Sądziłem, że dziękuję za paczkę z żywnością z Caritasu, którą jej wysłaliśmy. Dostała ją pani? Zapytałem. A ona: tak, tak, dziękuję również za to. Ale przyszłam podziękować przede wszystkim za to, że nigdy nie przestał mnie ojciec nazywać panią. To doświadczenia, z których można nauczyć się, jak ważne jest, by przyjmować z delikatnością tego, kto przed nami stoi, nie ranić jego godności. Dla kobiety tej fakt, iż proboszcz, nawet wiedząc o życiu, jakie prowadziła w miesiącach, kiedy nie miała pracy, wciąż nazywa ją panią, był równie ważny, a może i ważniejszy, od konkretnej materialnej pomocy, jaką jej dawaliśmy. Amen.